Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościmy w klinice La Perla. Pani doktor, jest wiele mitów na temat zabiegów medycyny estetycznej. Ja sama się przyznam, że wiele osób mnie pyta, czy przechodziłam jakieś zabiegi. Nie przechodziłam, bo myślę, że po prostu boimy się tych zabiegów, że nie. Jednak ta medycyna estetyczna wydaje się nam nie do końca bezpieczna. Czy tak jest w istocie? No myślę, że rzeczywiście dzisiaj jest bardzo duże zainteresowanie zabiegami medycyny estetycznej i myślę, że to jest też dobrze, bo jakby chcemy dobrze wyglądać, chcemy zachować młodość i ta młodość też jest postrzegana nie tylko przez pryzmat zdrowego stylu życia, prawda, ale też tego, jak wyglądamy, a żeby dobrze wyglądać, to czasami trzeba sobie pomóc. Jeżeli korzystamy z tego w granicach zdrowego rozsądku, to rzeczywiście są to dobre, jest to dobra droga i to polecamy. Trzeba korzystać z takich miejsc, które są pewne, sprawdzone. Wiadomo, że pracują tam ludzie, którzy wkładają w to całe serce, są osobami wykształconymi i zajmują się tym zawodowo, natomiast nie zajmują się tym tylko od przypadku do przypadku. Medycyna estetyczna jest o tyle taką łatwą działalnością, bym powiedziała, dlatego że właściwie każdy może się nią zajmować. Nie jest to specjalizacja, tylko posiadanie pewnych umiejętności, ale też w tych umiejętnościach myślę, że ważne jest to, żeby mieć też takie poczucie estetyki i jeżeli idziemy do kogoś, kto takie poczucie estetyki ma, to myślę, że nie należy się obawiać, bo nie zrobi nam krzywdy. Ale to musi być lekarz dyplomowany, tak? Tak, zabiegi medycyny estetycznej muszą być przeprowadzane przez lekarza medycyny. Mogą to oczywiście wykonywać lekarze różnych specjalności. No ja mogę mieć na to swoje zdanie, prawda? I uważam, że zabiegowcy mają pewniejszą rękę, lepiej się w tym czują i myślę, że lepiej wykonują te zabiegi, ale mogę się oczywiście mylić i pewnie są wyjątki, które potwierdzają tę regułę. A jakie są ryzyka? Czy są jakieś statystyki, które mówią, że tyle i tyle procent osób ma problemy i z czego one wynikają w istocie? No, powikłania w medycynie estetycznej oczywiście, że się zdarzają, bo jest to działalność, powiedziałam, może nie lecznicza, ale taka poprawiająca na życzenie i często pacjenci po prostu nie biorą pod uwagę tego, że rzeczywiście coś może się przytrafić. Tak jak przy takim może kolokwialny podam przykład, ale wyrwanie zęba, prawda, też nie zakładamy, że coś się wydarzy, a czasami rzeczywiście jakieś powikłania wystąpią. Tak samo w medycynie estetycznej, im więcej tych zabiegów lekarz wykonuje, tym więcej ma powikłań. No i to się oczywiście zdarza. To jest też taka działalność trochę z pogranicza marketingu, co mnie osobiście denerwuje. Jestem takim lekarzem pracującym również w szpitalu, więc może dlatego mam trochę inne spojrzenie na medycynę estetyczną. I o ile nie szkodzimy, oczywiście możemy się tym zajmować. Natomiast no, nie zapominajmy, że przede wszystkim jesteśmy lekarzami i nie tylko ta pogoń za takim właściwie łatwym pieniądzem, no powinna przesłaniać tą całą działalność i też należy umieć powiedzieć czasami pacjentowi nie, bo ci pacjenci częściej wracają. Ja sama mam takie osoby, którym kiedyś, ponieważ no to jest rodzaj uzależnienia, więc zdarzało się, że czekały pod moim domem, więc jak powiedziałam kategorycznie nie i przerwałam ten ciąg takich powtarzających się zabiegów, to te panie później wracają rzeczywiście, bo myślę, że one jednak krążąc... doceniają tą prawdę. Tak, doceniają to, że jednak człowiek nie chce tam im krzywdy zrobić. I też często nie silmy się na takie też zabiegi, że zrobimy coś, co jest po prostu niemożliwe i co wiemy, że jest niemożliwe. Często lekarze medycyny estetycznej obiecują za dużo, prawda, że tam opadające powieki, no to jak wstrzykną gdzieś tu i tam kwas hialuronowy, no nawet nie chcę myśleć gdzie, to rzeczywiście te powieki znikną. No nie znikną, trzeba, myślę, że taka jest ważna taka też współpraca między i lekarzem medycyny estetycznej, i chirurgiem, i kosmetologiem, bo ci pacjenci wtedy mogą krążyć i w efekcie być zadowoleni. Zaczynajmy od początku, a nie od końca. Czyli chciałam Panią prosić, Pani doktor, żeby Pani powiedziała jakieś takie pozytywne przesłanie, bo Kalata TV jest internetową telewizją dobrych wiadomości i w kontekście Pani zawodu, tego co Pani robi, czy jest coś dobrego, są dobre wiadomości dla naszych widzów?
No myślę, że tak, no wiadomości są dobre, bo właśnie ta medycyna estetyczna rozwija się w takim tempie zastraszającym, bym powiedziała. I też no, jest bardzo dużo osób, które chcą wyglądać młodo, pięknie, to piękno zaczęliśmy doceniać i też nasze, chociażby jak się rozejrzymy, to nasze ulice wyglądają inaczej, my wyglądamy inaczej i dążymy do tego, żeby po prostu zachować tą młodość i temu ma służyć medycyna estetyczna. Nie przerysowaniu, prawda, tylko temu, żeby ktoś nam powiedział, że bardzo ładnie pani wygląda, a nie, że pani sobie coś zrobiła, czy narobiła. Tak, szanowni państwo, zatem zapraszamy państwa do kliniki La Perla, ponieważ klinika La Perla to nie tylko medycyna estetyczna, to nie tylko chirurgia plastyczna, ale to również zabiegi relaksacyjne, naturalne, odstresowujące i to chyba jest dla nas najlepsza wiadomość. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję pani doktor. Dziękuję bardzo, dziękuję.